Motyl nie wstydzi się poczwarki, którą był. Ludzie oceniają siebie i innych przez pryzmat przeszłości, nie skupiając się na tym, co jest teraz. Tylko będąc w teraz, możesz stworzyć coś nowego i niesamowitego. Większość ludzi nie ma pojęcia, czym jest teraz, bo żyje jedynie przeszłością lub przyszłością, która będzie repliką przeszłości, dopóki człowiek nie zacznie tworzyć jej z punktu teraz. Zostaw poczwarkę w przeszłości. Teraz jest czas na transformację w motyla. Zostaw za sobą wstyd swojej przeszłości. Twoja przeszłość nie jest tobą, ani ty nie jesteś swoją przeszłością. Jesteś tym, kim wybierasz być teraz. Czym jest teraz? Wyjdź z umysłu i wejdź do przestrzeni serca. Połóż rękę na sercu i poczuj je. Poczuj jego bicie. Wsłuchaj się w swój oddech. To tu możesz doświadczyć teraz. Nie jesteś swoim umysłem i nie jesteś myślami, które się w nim kłębią. To myśli w większości masowej świadomości, które przepuszczasz przez mózg i myślisz, że są twoje, a nie są. Mało tego, blokują cię jak mogą przed rozwinięciem skrzydeł i życiem w zgodzie ze sobą. Myśli te chcą ci wmówić, że jesteś kimś mało znaczącym, że nie możesz stworzyć niczego nadzwyczajnego, że musisz chodzić do pracy, której nie lubisz i zdecydowanie powinieneś pozostać w związku z partnerem, który cię nie szanuje. Weź głęboki oddech i wyjdź z umysłu. Wyrzuć te myśli do kosza, one naprawdę nie są twoje. Jesteś tym, kim wybierasz, z poziomu serca. Jesteś cudem, który dał się ubrać w łachmany niskiego poczucia własnej wartości, wstydu, poczucia winy, krytyki i całej masy nieuświadomionych lęków. A potem patrzysz w lustro i myślisz, że jesteś obrzydliwy. To nie ty jesteś obrzydliwy, tylko te łachmany, które na sobie nosisz. Ściągnij je jeden po drugim i wyrzuć do kosza. Tych warstw może być sporo, w końcu nie żyjesz tu od wczoraj i trochę się tego nazbierało. Ale kiedyś zdejmiesz ten ostatni dziurawy i brudny łachman i zobaczysz swoje prawdziwe piękno, którego być może nigdy wcześniej nie dostrzegałeś. Właśnie po to tu jesteś. Mówię tu na wypadek, gdybyś się zastanawiał, jaki jest cel tego wszystkiego. Cel jest piękny, tak jak ty. A droga do niego na swój sposób też jest piękna. Jeżeli postanowisz, że chcesz odkryć swoje prawdziwe wewnętrzne piękno i zewnętrzne też, to wystarczy, że w tym momencie tak zdecydujesz, a zainicjujesz proces, który finalnie doprowadzi cię do chwili, w której spojrzysz w lustro i twoje wewnętrzne światło cię oślepi, a piękno doprowadzi do łez wzruszenia. To będzie moment, na który czekałeś całe życie, a może nawet dłużej. Zdejmowanie starych warstw, dziurawych i brudnych łachmanów praktykowałam przez lata i wiem, jak niesamowicie jest to uwalniające. Dlatego służę pomocą, kiedy tylko poczujesz, że utknąłeś. Teraz możesz zdecydować, czy chcesz to piękno odkryć, czy może wolisz żyć w iluzji masowej świadomości, która chce je przyćmić i oszpecić. Wiedz, że świadomość masowa, że inni ludzie mogą narzucić ci cokolwiek, tylko wtedy, jeżeli na to pozwolisz. Ale teraz możesz powiedzieć: nigdy więcej.
potem zobaczyć, co się stanie.